Cześć! Sezon majówkowy w pełni, co oznacza, że rozpoczynamy również sezon grillowy i u mnie na kanale już nieraz pojawiło się pytanie, czy grillowanie jest zdrowe, czy grillowane mięso spowoduje u mnie raka. A w sumie odpowiedź jeszcze nie padła, także zapraszam Was dzisiaj na film, w którym porozmawiamy sobie o tym, czy grillowanie rzeczywiście jest tak szkodliwe i co zrobić, żeby trochę, jeżeli jest, rzeczywiście, to żeby trochę ograniczyć, jak po prostu zorganizować sobie zdrowego grilla i rozwiejemy też kilka mitów. Zapraszam. Mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że na pewno na przykład włożenie, nie wiem, kawałka mięsa do wolnowaru i przygotowanie tego w ten sposób będzie zdrowsze niż zgrillowanie go, a szczególnie zrobienie z tego po prostu węgielka na tym grillu. I tutaj jest kwestia tego, jak bardzo przetworzony to będzie produkt i jak mocna obróbka, chociażby termiczna, została użyta. Natomiast to nie oznacza, że musisz rezygnować z grillowania i że wszystkie swoje produkty dobrze jest jeść na surowo albo przygotowywać tylko w wolnowarze, bo grill to też spotkania ze znajomymi, miło spędzony czas, relaks i takie sezonowe, okazjonalne spędzanie czasu, więc nie uważam, że ktokolwiek, kto lubi to robić, powinien z tego rezygnować. Ja sama z tego nie rezygnuję. I też pamiętaj, że te takie rozdmuchiwane teksty, że coś tam sprawi, że będziesz mieć raka, te nagłówki na portalach społecznościowych czy w jakichś gazetach w internecie, nieraz są właśnie w ten sposób rozdmuchane, żeby to się czytało, tak jak ostatnia historia chociażby z erytrolem, czy erytrytolem, to samo, o której zresztą mówiłam na kanale. No nie zawsze w tym wszystkim i w tych aferach kręconych jest prawda. I chociażby jeżeli chodzi właśnie o badania produktów, które grillujemy, szczególnie mięsa, to nie ma takich potwierdzonych klinicznych badań kontrolnych na ludziach, które by potwierdziły, że grillowane mięso sprawi, że będziesz mieć raka. Nie ma takich badań. Jak usłyszysz takie rzeczy, że właśnie wiele badań potwierdziło, to prawdopodobnie dotyczy to badań na szczurach. I teraz to dotyczy się tak naprawdę wszystkich badań, które są robione na szczurach, zwierzętach, myszach itd. To nie są ludzie. Weź pod uwagę, że ludzie są przystosowani też ewolucyjnie do jedzenia mięsa i do przygotowywania go w ten sposób, bo dawniej to właśnie na ognisku, jak człowiek nauczył się ogień rozpalać, to w ten sposób to przygotowywał, nie miał wolnowaru. Więc my ewolucyjnie od po prostu lat robimy właśnie to w ten sposób. Natomiast szczury nie jedzą z natury swojej grillowanego mięsa, więc jeżeli podamy szczurom tego rodzaju produkt, to po pierwsze nie jest to produkt, który one ewolucyjnie jedzą, więc jak tutaj to odnieść do człowieka? A po drugie, ilości, dawki, które dostają, są dużo wyższe z racji na masę ciała, więc jak te badania na przykład robione na szczurach, to jest mniej więcej tak, jakbym ja miała zjeść 1000 steków z grilla w ciągu jednego dnia. No, nie oszukujmy się, to by nie było zdrowe. I z tą taką gwiazdką przy właśnie badaniach na ludziach, a na zwierzętach, przejdźmy do tego, jakie rzeczywiście nie do końca dobre, a wręcz negatywne w skutkach zdrowotnych substancje mogą się nam wytworzyć podczas grillowania i jak obniżyć ich działanie, a może nawet zniwelować. Po pierwsze, jest taki skrót WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Skrót jest lepszy, bo te węglowodory są strasznie długie. WWA wytwarzane są właśnie podczas wytwarzania się dymu. Dlatego na przykład WWA obecne są w smogu i rzeczywiście mogą mieć działanie rakotwórcze, zresztą mają potwierdzone działanie rakotwórcze. Dlatego jeżeli żyjesz w bardzo zanieczyszczonym środowisku, no to nie jest to korzystne dla Twojego zdrowia. I także przez ten dym właśnie wytwarzane są WWA. Nie są to ilości, które mogą spowodować, że dostaniesz, po prostu rozwinie się u Ciebie nowotwór po sezonie grillowym. To na pewno nie.
Ale jeżeli chcemy je minimalizować, to postarajmy się nie wystawiać tego mięsa czy produktów, które grillujemy, na bardzo wysoką temperaturę, bo tutaj jakby temperatura jest bardzo ważna, i również na taki właśnie mocny dym. Co to znaczy? Po pierwsze, rozgrzej grilla najpierw, a dopiero później obniż tą temperaturę i jak już masz żar, to wtedy zacznij grillować mięso. Zajmie Ci to trochę dłużej, no ale hello, przecież jak grillujemy, to raczej nam się nie spieszy, tylko chcemy jakby towarzysko sobie ten czas spędzić, a grillowanie jest jakimś dodatkiem. Druga sprawa jest taka, że zawsze po użyciu grilla umyj go dokładnie, żeby właśnie ten spalony tłuszcz tam nie został i przy kolejnej akcji grillowej, no wtedy rzeczywiście te substancje nie są zdrowe. To, co jeszcze możemy zrobić, to możemy na przykład zastosować tacki, ponieważ jeżeli mamy tłuste mięso, to z niego będzie skapywać ten tłuszcz i tego dymu będzie jeszcze więcej i tych negatywnych dla naszego zdrowia substancji niekorzystnych też będzie więcej. No takie tacki jednorazowe z aluminium niestety znowu nie są dobrym rozwiązaniem. Aluminium plus wysoka temperatura nie, ale jeżeli masz dostęp do jakichś takich tacek na przykład żeliwnych, no to byłoby super, albo też możesz wybierać nie tylko tłustą karkówkę, ale chudsze mięso, na przykład jakieś szaszłyki z mięsem z kurczaka, a może nawet jakąś polędwicę, wtedy też ograniczysz ilość wytwarzanego dymu. Tych substancji jest więcej, być może gdzieś obiło Wam się o uszy o HCA, czyli heterocykliczne aminy aromatyczne, te chemiczne nazwy są po prostu niesamowite. To są też szkodliwe substancje, które mogą być wydzielane właśnie podczas grillowania i rzecz, która akurat na HCA bardzo dobrze wpływa, to dodanie elementów przeciwzapalnych. Badania pokazały, że marynowanie mięsa w marynatach ziołowych, na przykład takich, które mają właśnie ziołach, które szczególnie są bogate w antyoksydanty, jak rozmaryn, jak oregano chociażby, bardzo znacząco obniżyły ilość właśnie tych szkodliwych substancji w mięsie po zgrillowaniu. Dlatego marynuj w ziołowych marynatach. Nie tylko dodasz smaku, ale też zniwelujesz te negatywne skutki grillowania. No i cały czas ta jakby wysokość temperatury się tutaj kłania. I dodawaj warzywa. Możesz grillować nie tylko mięcho, nie możesz grillować rybę. Możesz grillować również warzywa. Właśnie dodatek tych składników odżywczych, które mają też to działanie przeciwzapalne, będzie troszkę równoważył, niwelował te ewentualne niekorzystne elementy, które są związane z grillowaniem, no i tego nie przeskoczymy. Także być może wybieraj chudsze mięso, grilluj już na żarze, czyli najpierw wysoka temperatura, jak tam dolewasz jakieś podpałki te płynne, to na pewno nie w trakcie już, gdy grilluje się mięso. Podnieś to mięso wyżej, żeby ta odległość, nawet jak tłuszcz skapnie, jednak była duża i żeby po prostu tak dużo tych niekorzystnych właściwości dymu dostało się do mięsa. No i czyść grilla po, a jeżeli nawet gdzieś idziesz po prostu i zjadasz, nie wiem, idziesz na piknik i tam już jest przyrządzony ten grill, to po prostu nie pytaj, czy tam był dodany rozmaryn, czy nie był i w jakiej temperaturze, przepraszam bardzo, ta kiełbaska tutaj była grillowana, tylko po prostu zjedz ją ze smakiem, dużo więcej pozytywnych korzyści odniesiesz, jeżeli jakby ten posiłek będzie w takiej uważności i w spokoju też głowy Twojej zjedzony. Rusz się po tym posiłku, przejdź się na spacer, dbaj o aktywność fizyczną, dbaj o dobry jakościowy sen, dbaj o to, co jesz na co dzień i staraj się, żeby to było jak najmniej przetworzone. Dbaj o to też, czym żywisz swoją głowę i nie szukaj po prostu jakichś takich chwytliwych tematów, które można rozbuchać i afer, bo to naprawdę niczemu nie służy. Jeżeli lubisz grillować, to na zdrowie. Życzę Ci przepysznej, ale też aktywnej, pięknej, radosnej majówki, radosnego czasu grillowego i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!